1,5 miliona oszczędności rocznie mają przynieść zmiany w powiatowej oświacie. Według zarządu są one konieczne i nastąpią w ciągu najbliższych 2 lat. W związku z trudną sytuacją finansową, z jaką od lat boryka się powiatowe szkolnictwo, zorganizowano posiedzenie Komisji Oświaty, w którym wzięli udział przedstawiciele zarządu oraz związków zawodowych. Dyskusja toczyła się wokół projektu zmian stworzonego w oparciu o analizę zewnętrzną funkcjonowania placówek zleconą przez organ prowadzący w grudniu 2015 roku. Zmiany odbędą się w 2 obszarach. Pierwszy, organizacyjny, dotyczy zmniejszenia zatrudnienia w administracji i na stanowiskach kierowniczych oraz przeorganizowania opieki nocnej nad wychowankami. Chcielibyśmy zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra, które będzie obowiązywało od 1 września 2016 roku, przeorganizować tak opiekę nocną, żeby z jednej strony odpowiadała przepisom prawa, a z drugiej strony, żeby przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa nie była aż taka droga. Drugi obszar dotyczy wysokości i zasad wynagrodzeń. Tu zmiany odbędą się dwutorowo. Oznacza to, że wymagają zmian w obowiązujących uchwałach Rady Powiatu, a także zostaną uzgodnione ze związkami zawodowymi. Z jednej strony zwiększenie pewnych dodatków, na przykład motywacyjnego, na przykład za wychowawstwo klasy, planujemy zwiększać dodatki, a z drugiej strony planujemy zmniejszenie niektórych dodatków i zmiana sposobu ich naliczania z procentowego na kwotowy. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie zgadza się na zmiany w opiece nocnej i zmiany w administracji, jednak wnosi uwagi wobec zmniejszenia pensum dyrektorów i zapisu, że dyrektor i kadra nie mogą realizować godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży projekt zaproponowanych zmian odrzucił w całości. Chcielibyśmy, żeby projekt został stworzony od nowa w formie przygotowania diagnozy funkcjonowania każdej z placówki odrębnie, dlatego że placówki mają swoją specyfikę funkcjonowania, są bardzo różnorodne. Chcielibyśmy, żeby uwzględniono opinie nauczycieli i pracowników dotyczące wizji funkcjonowania tej placówki, każdej placówki odrębnie. Dzień przed spotkaniem Komisji Oświaty i Kultury w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym powstał Związek Zawodowy. Jego przedstawiciele nie zgadzają się z większością zmian planowanych w placówce. Duże kontrowersje budzą grupy weekendowe, które, jak twierdzą, wbrew pozorom nie generują oszczędności. Dzieci idą ze swojego łóżka, w którym śpią cały tydzień, do innego łóżka. I mamy dzieci kochane przez swoich rodziców, mamy też dzieci odrzucone z DPS-u, z domów dziecka. I w wyniku tej decyzji o grupach weekendowych 10 dzieci z internatu, rodzice z tych rodzin kochających swoje dzieci, 10 dzieci zabrało, nie chciało tej gehenny, dzieci się skarżyły. Proszę Państwa, pozorna oszczędność 40, na przykład 40 tysięcy na powołaniu grup weekendowych, a zabranie 10 dzieci to 10 dotacji subwencji oświatowej, tak? Że po prostu to nie jest tak, że czasami nam się wydaje, że oszczędność jest prawdziwa, ale potem się okazuje, że to jest oszczędność pozorna. W obronie powiatowych placówek stanęły związki zawodowe. Wśród nich Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność. Bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników. No tak postawiony cel na początku projektu, w którym na następnych stronach jest opisana likwidacja kilkudziesięciu etatów, jest po prostu nieuczciwy. Likwidacja tych etatów na dzień dzisiejszy może nie spowoduje zwolnień nauczycieli, ale pozbawi pracowników pedagogicznych poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia i może spowodować dzisiaj ograniczenie wymiaru zatrudnienia. Na 5 placówek w większości, no 4 to tak naprawdę obawiają się o to bezpieczeństwo. Dyrektorzy mają poważne obawy, czy będą w stanie wypełnić swoje obowiązki w takim stopniu, aby ich wychowankowie mieli poczucie bezpieczeństwa i oni mogliby zapewnić im warunki do rozwoju i do życia w odpowiednich warunkach, to powiem szczerze, daje to wiele do myślenia. Obecnie Komisja Oświaty czeka na stanowisko dyrektorów i związków zawodowych. Wówczas wspólnie z zarządem i w oparciu o uzyskane informacje przygotuje nową propozycję zmian. Mam nadzieję, że będzie ona satysfakcjonująca i możliwa do przyjęcia. I nie dzisiaj, ani jutro, ale w nadchodzących miesiącach, bo musimy sobie zdawać sprawę, że te konsultacje będą jeszcze trwały i będziemy szukać takich rozwiązań, by były przyjęte za obopólną zgodą, czyli za zgodą związków zawodowych,
nowych pracowników, oświaty i oczywiście zarządu, który te zmiany nam przedstawi po nowemu. Powiat Policki jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych. Jednak tylko w 3 przeprowadzono analizę. Członek zarządu Beata Chmielewska zapowiedziała, że w pozostałych, czyli w zespole szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej, analiza również zostanie przeprowadzona. Zmiany mają nastąpić w ciągu najbliższych 2 lat. W skali roku oszczędności szacuje się na 1,5 miliona złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój placówek i inwestycje w celu podniesienia poziomu oświaty w powiecie polickim.